Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj gramy sobie, oczywiście, nowy tryb wyszedł, Doombotycz, jak to tam się mówi, Timonologia? Coś takiego? Nie jestem pewny, jakoś coś tam mówi, nieważne jak, ale gramy sobie oczywiście ten tryb i uznałem, oczywiście muzyczka, mam nadzieję, że nie za głośno, uznałem, że zrobię wam od piątku do niedzieli taki jakby mini maraton tego trybu, bo mi się strasznie podoba ten tryb. Także zrobię mini-maraton, 2 odcinki dziennie ich postaram, także od piątku do niedzieli powinno się pojawić 6 filmów, także trzymajcie mnie za słowo i piszcie na farmerach, dołączajcie oczywiście do nich, piszcie Spartiatix, wrzucaj film szmociorzu. Jakoś filmy będą się pojawiać, jeden o 16-17, drugi o 21, czyli drugi tak jak zawsze. Tyle. Zostawcie suba, żeby być na bieżąco oczywiście, żeby nie przegapić filmów pięknych. I zostawcie ocenę pod tym filmem, bo oceny dużo dają. Także tyle, co chciałem powiedzieć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba tyle. No, ostatnio było trochę gorzej z YouTube'em, także uznałem, że taki mini maraton nadrobię trochę to, że nie było tych filmów przez tam 3 dni, chyba coś takiego. I przy okazji w sumie więcej filmów na kanale też dobrze naraz, także fajnie, fajnie. No i to tyle, kurde, co mogę o tym powiedzieć w trybie? Oczywiście mogłem tu grać postaciami tryhardu, ale uznałem sobie, że sobie pogram jakimiś takimi postaciami, którymi bardziej lubię grać, niż żeby nie tryhardować aż tak mocno. O, łatwo. Patrzcie. A, bo bym tego poziomu nie wybraliśmy. A, bo mnie przyniesie. Gdzie, parówiarzu? Dobra. Masz za 50 hita w mordę. W sumie słowo może być tu całkiem ciekawy z tym statikiem. O nie, o nie, o nie, nie. Żak, zlebił. Ła. Tu nie mnie bije, typek. Yeah. Dobra, mam first ball. Oczywiście nie wiem, czy każdy rozumie ten tryb, także o co tu chodzi, tak szybko powiem. 15 minut trzeba wytrzymać i potem przychodzi Teemo, którego trzeba zabić. No zanim wam dojdzie do Nexusa, on tam na hita czy 2 niszczy te turety, także no dosyć ciężko, ale czy ciężko jest wygrać tutaj? Jeżeli mamy ogarnięty Teemo, tutaj mamy, bo sami smajty, oczywiście smajtować da się tego Teemo, który jest na końcu, to raczej dosyć łatwo to wygrać, jeszcze jak się ma odpowiedni team, no bo jakbym miał taki Yasuo i innych takich gówniaków, nie wiem czy bym to wygrał, ale że mam taki teamek to... Dobra, jakoś to grałem. Jakoś. Na chillko. Ops. No to właśnie o co tu chodzi? O co chodzi z tym portalem i ryża? Możecie kiedyś spytać. Oczywiście tutaj różne umiejętności pojawiają się na mapie. Chyba tam jakoś mniej czasu brakuje, to się pojawiają tam po 2, czy coś takiego. Nie pamiętam jak to było. I różne się pojawiają, na przykład ulti Ryza w losowych miejscach, albo ulti Barda w losowych miejscach. No i to o to chodzi ogólnie. I to jest całkiem ciekawe, całkiem napędza fajnie tą gierkę. Fajnie. Oczywiście boty są wzmocnione, to nie jest tak, że są zwykłe boty, oczywiście od razu mówię. To są wzmocnione boty, mają różne dodatkowe efekty, tam różne te spele, są dużo silniejsze te spele niż normalnie. Gdzie mi tutaj parubo? Chyba ten spel, co sobie go... Znaczy ten item, co go wziąłem, będzie tutaj całkiem dobry. Ła, Boże. Jezus Maria, jak oni tłuką, widzicie to? Ten Amumu, Boże, typ. Dawaj. Co? Widzieliście? Na szczęście tu się leży dużo krócej w grobie niż normalnie. Także wiecie, no nie jest jeszcze aż tak tragicznie, ale no i tak jest dużo trudniej. No ale oczywiście mamy od razu homeguardy, mamy cofanie baronem. Mamy kilka golda na sekundę, nie wiem ile, 3 golda na sekundę, no to no, czy tam nie na sekundę, no, trochę szybciej, także spoko całkiem. Oczywiście dosyć cienko idzie, no bo wziąłem tego Yasuo tak dla fanu, no co też nie, takie sobie, no tutaj raczej postacie, które no nie muszą podchodzić do tych botów dużo lepiej działają niż takie, ale i tak spoko. Jak zarobi. Co on mi zadał? Widzicie typa? Patrzcie typa, ile mi wypieprzył obrażeń. Typie, typeczku. Jezus Maria, trochę się... O Boże. Co tu jest? Co tu się dzieje? Ciężko. Dosyć ciężko, powiem wam. Ale całkiem przyjemny ten tryb. Tylko, że no jednak ten jasło, tak myślałem, że będzie ryby. Why they are so easy? A, tu masz Katie, okej. Oczywiście to są boty, także wiecie, wystarczy się nauczyć ich zachowania. No i powinno się wygrać na chillku, ale no... No... Kości sobie itemy kupił, ja lepsze. Będzie jeszcze ciężej. On ma szósty już. Boże. Złapał mnie. Nie wierzę. Typie. Boże, ile mi wpieprzył obrażeń. Jezus Maria. Krzaki się palą, to też jest taki ten efekt właśnie. O tym mówiłem. Tutaj się krzaki na przykład palą. No, przyjemnie. Całkiem fajna odskocznia ten tryb. Jak ktoś tak tryharduje. W ogóle rankedy się zaraz kończą, nie wiem czy każdy o tym wie. One trwają jeszcze 2 tygodnie, czy tydzień? No, są ileś tam dni, nie wiem ile. Do 2 tygodni w każdym razie. Także kto nie wbił golda, radzę wbijać, bo będzie Victorious Maokai. Bardziej się zawieść nie dało, naprawdę. Jezus Maria, Victorious Maokai, rozumiecie to? Jezus Maria, w ogóle Maokaja nie widziałem na swoim elo. No tam na niższych, te... nie no, gram dużo na niższych tutaj. Tak filmi nagrywam i co z tego. No Maokaja, Maokaja. Czy wy kiedyś go widzieliście poza Urfem? Jezus Maria, no. Dla mnie przesadził Riot trochę, no ale zawsze jakaś tam Victoryski. Pogramy tam 100 ileś sezonów, 200 będzie do każdej postaci. Będzie miło, będzie miło. Już to widzę, jakie za każdej. Tutaj oczywiście nie można nie wchodzić do dżungli. Jak się w to wchodzi, to pokażę wam co chodziło właśnie o to. Jezus, słuchajcie, jestem idiotą. Nie wiedziałem, że teraz tyle zadaję. Dosyć dużo. Dobra, zaraz pójdę, jeśli tam z nimi ponapieprzam kartkę. Oczywiście turetów tu nie można bić. Tu się dostaje HP za bicie turetów, także spoko, spoko. Muszę jak najszybciej kupić. A, już nie stać na statika, dobra, no to już cofnijmy. Kupmy sobie statiką. O, boty tutaj nawet egzekucję robią, taką technikę, żeby nie dać się zabić, a cofnąć po itemy. Nice. Oczywiście to był przypadek, no ale... Ale i tak nice. To już chyba mówię, że da się smajtować tego Teemo na końcu. Jeszcze wam to pokażę oczywiście. Za chwilę. Co to jest? A, Fiddle się tu pojawiają randomowo. Co? Jak? Co? Typ... Jezu, widzieliście tego Amumu? Przesadził chłop, no przesadził chłopie, no co to było? Dobra, mam 7. level, najniższy z Teamu, aha, mam 1-3. Nie skaż mi. Jezus, te Fiddle. One chyba jakoś z krzaków wyskakują, nie wiem skąd. Ciekawe, czy taki film może ukraść właśnie tego, na przykład takiego Reda. Nie. Cool. Vegar się tu gdzieś czai. Jaki nie napieprzają tymi rakietkami. To jest oczywiście jeden z tych pasywek, co mówiłem, tych takich ogólnych. Sam, tak jak to ultibarda, to właśnie jest coś takiego. Też. To takie, to jest chyba takie... Mało tam w sumie znaczy. Jezu. Co tu? Co mi się stało? Ty pieprzu. Ja pieprzu. Na szczęście ja w Reda, to jakiś tam livestream mam. Znaczy... Ty piechodcu. Ciekawe, czy to może zabić. Mam nadzieję, że nie, ale... Zaraz... O! Od Pentapi? Ale co jest? Z moim pingiem. Aha. ciągnął mnie za sranym końcem dupy. No yeah, pierwszy tam bywa. Dajcie tej infy, bo się zaraz zabije. O, mam 100% kryto teraz, spoko, dobra. Ja odpuszczujmy to dla hajsu i wróćmy tam 1-4, no słabo, bardzo. No takie średnie mi ten jasło wychodzi, ale ogólnie to nie chodzi o to za bardzo, żeby jakiegoś skilla pokazywać. Boty mnie cisną, dlatego tak gadam. Przykro mi naprawdę. Boty mnie zjechały, kumacie. No, ale coś nic nie stało, nic nie stało, nadrobimy. To mamy jeszcze całe 4 minuty. W 4 minuty na tej mapce to się dzieje więcej niż na całych Worldsach. Właśnie oglądam ci Worldsy. Ja za bardzo nie śledzę tego, szkoda, bo całkiem ciekawe. No ale wolę jednak nagrywać filmy, kiedy mogę. I no i mam te studia paskudne. Znaczy nie jestem paskudny, ale wiecie, jednak trochę czasu zabierają. Także no. Także to jest minus. Boże, typek na... Co mi zadał ten Fiddle? Jezus, co tu się dzieje? Ja naprawdę nie ogarnąłem, tak gnułem te typy. Aż mi się przykro robi. Dobra, dajcie to i może polecimy sobie to, co? Bo już naprawdę nie wiem, co budować. Dobra, lecimy tam. Jest! Mamy fraga! Jakiś frag jest. Oni będą chyba szli po tym inhibitorze. Chociaż może midem pójdą. Ciekawe, nie, to mi pójdą. Dawaj tu. Jack też ma to. Co ty? Typie! Typ mi podszedł z kill, wypieprzył w mordę i nie złupił. Co? Kurde. Przykro mi się robi, gdy to widzę. Ja mam 2-5. No nie najlepiej, nie najlepiej. To jasło tutaj tak średnio działa. Chociaż tak naprawdę na mi akurat bardzo źle idzie. To też coś znaczy na pewno. Co się stało? Gdzie on zniknął? Nie ogarnię, mam 2-6, no bywa, no nas, no jednak tryhard, popróbujemy może trochę jednak, bo te filmy na YouTube'a, to jednak to jest na YouTube'a. Jezus, co to? Można było polecieć pod jakiegoś cudu. Typeczku, odsuń się. Dobrze. Ty szakoc? A no dało, to jest to główny. Ciężko bardzo, no to jest bardzo trudna mapa. O, nice, zabiłem go. Nie, to klon? Jezus Maria, te klony. Ten. Gdzie jest? Idziemy go tu. Mało Malmortiusa muszę polecieć, a nie do główne lecę. Mało Malmortius. Przynajmniej zrobiliśmy 33 fragi, ja mam 2-6. To naprawdę mi wstyd trochę jednak. Trochę mi wstyd, muszę wam powiedzieć. No co to jest? Nie wchodź tak szybko. Jezus. Dobra, polecę tego mało Malmortiusa na pałę. I może wtedy coś będę znaczył w tej grze, bo naprawdę teraz to jest kiepsko. Oni tu są. Będę się boję podejść. O, zabiła. A ty szmato. No, trzeba może uciekać w tej chwili użyć. To też jest nieprzyjemna rzecz. Co im się... No nie, przyzwają tego Teemo, tak jak wam mówiłem. Teraz się właśnie przyzwa ten Teemo, który właśnie idzie do bazy. O, Doom. Godzina Doom. Godzina 0. Godzina 0, kto tam wie coś o historii, ten o co chodzi, nie? Godzina W, tak zwana. Wiecie o co chodzi? Doom, fajnie. takie filmy ogólnie dwa w dniu niby będą, ale tak naprawdę no, jeden taki będzie trwał do 20 minut, także no czy to jest dużo? No raczej nie. Co? Czy on mnie zabił tym? Pewnie już się dało jej zabić. Dobra, przegramy ten jeden. Wiem, że tryhard. Co tu się dzieje? A, są mnie zniszczali. No, tego Teemo trzeba zabić, zanim on podejdzie tutaj, także nie wiem czy zdąży. To jest dosyć trudne jednak. Dobra, idziemy go zabijać, nie ma bata. Dobra, pieprzy. Dobra, zadałem mu tyle ile mogłem, tak? Chyba go zabijemy, zobaczcie, ma tylko 6 HP jeszcze. Więc jest bardzo duża szansa, że jednak upadnie na twarz. Jeżeli się zepniemy, Boże, bo nie znam skończyć. Co to jest? Mój. Ha! A, 25 golda, szmaty. Tak się właśnie gra, jak się gra na junglera. Dobra, ładnie wyszło. Tak właśnie wygląda Victory. Zabijacie sobie Teemo, jest tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie cenę, zostawcie suba. Dzisiaj drugi film powinien się pojawić jakoś o 21, także nie przegapcie Doombotów. Może pójdzie następnym razem trochę lepiej. Na razie.